Dobry wieczór, dzień dobry. Szanowni Państwo, proszę sprawdzić, czy czat działa. Jeśli działa, zachęcam do przywitania się z nami i powiedzenia, gdzie Państwo siedzą. Można leżeć, bo nikogo nie będzie widać. Można wygodnie w pozycji półleżącej, jeśli Państwo mają ochotę. Witam serdecznie na webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej pod tytułem Motywacja, jak w prosty sposób wzbudzić uczniów chęć do nauki. Zachęcam, żeby Państwo się rozsiedli, przywitali, przynieśli ciepłą herbatę bądź inny napój, żeby ten nasz jesienny, listopadowy wieczór sobie umilić. Chciałabym Państwa wprowadzić w temat dzisiejszego webinarium, zanim opowiem o naszych partnerach, o moich wspaniałych gościach na dzisiejszy wieczór. Proszę się chwilę zastanowić i odpowiedzieć. Zachęcam na czacie, można to też zostawić w tajemnicy. Co Państwa zmotywowało, żeby przyjść tutaj dzisiaj wieczorem? W środę 16 listopada o 19. Zachęcam do podzielenia się, co Państwa zmotywowało, żeby dzisiaj tutaj być z nami. Bardzo jestem ciekawa, czy mają Państwo ochotę się tym podzielić, a moich gości zachęcam do czytania, bo ja chyba nie będę w stanie tego czatu czytać, ale zachęcam Państwa, poczytam sobie na zakończenie dzisiejszego wieczoru. Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak Państwo pewnie wiecie, jest największą fundacją, która zajmuje się edukacją w Polsce. Działamy od prawie 30 lat, docieramy do około 40 tysięcy nauczycieli i do około 10 tysięcy szkół. W takie wieczory jak dzisiaj, w środę w ramach Odpornej Szkoły, myślę, że kilkaset osób przed ekranem komputera z nami jest. Zachęcam Państwa do pisania na czacie w opcji Wszyscy, wtedy każda osoba może zobaczyć Państwa komentarze. Mogą Państwo jak zawsze korzystać z naszego wsparcia w postaci praktycznych materiałów, w postaci takich wydarzeń na żywo jak dzisiaj. Mam nadzieję, że część z Państwa też jest zapisana do naszych programów albo uczestniczy w kursach online. Ola, która opiekuje się dzisiaj naszym czatem, wrzuci Państwu przydatne linki do naszego newslettera. Jeśli Państwo jeszcze go nie otrzymują, mogą Państwo również odwiedzić naszą nową stronę co.org.pl i jak zawsze skorzystać z informacji, które tam się znajdują. Zapraszam również na fanpage na Facebooku. Pozdrawiamy serdecznie Facebook. Wiemy, że tam ktoś na pewno jest i też nasze spotkanie dzisiaj ogląda. Partnerem naszego wydarzenia jest Norwegian Refugee Council oraz patronem medialnym magazyn Dyrektor Szkoły. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Dzięki naszym patronom, szczególnie dzięki Norwegian Refugee Council, to wydarzenie dzisiaj może się odbywać. Zawsze chętnie Państwu polecam różne wydarzenia, które w podobnym czasie w Centrum Edukacji Obywatelskiej się dzieją. W środę 30 listopada będzie bardzo ciekawe webinarium dotyczące sztuki ulicznej, street art w edukacji. Absolwentka Wydziału Psychologii i Szkoły Trenerów Dorota Cieślik, która jest w ogóle miłośniczką street artu, opowie o tym, jak powstaje taka sztuka, jak ona się rozwija i jak można to wykorzystać w projektach szkolnych. Dla mnie bardzo ciekawe i nowe zagadnienie w kontekście wykorzystywania tego z młodzieżą w projektach szkolnych. Może będzie można coś ciekawego z młodzieżą narysować. Jeśli Państwo lubią takie tematy i mają ochotę bliżej poznać temat street artu w edukacji, zapraszam serdecznie 30 listopada, link jest na czacie. Zachęcam Państwa serdecznie do zadawania pytań naszym gościom dzisiejszym oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i tym, co Państwa motywuje do działania. Jak zawsze mogę obiecać, że będzie zaświadczenie, link podamy na koniec. Mamy nowy serwis do zaświadczeń, więc bardzo zachęcam Państwa do tego, żeby założyć tam konto. Jeśli Państwo nie mają jeszcze konta, to ułatwi pobieranie zaświadczenia na koniec dzisiejszego spotkania. Obiecałam wspaniałych gości. Goście tutaj czekają, mają przygotowaną też ciepłą herbatę, slajdy i myślę, że ciekawy pomysł na naszą dzisiejszą dyskusję o motywacji. Joanna Szeluga, która jest psycholożką i trenerką, pracuje z młodzieżą, ale pracuje też z nauczycielami. Pochwaliła się, że w tym roku uczy również w liceum psychologii, co było bardzo ciekawą dla mnie informacją. Witam cię, Asiu. Próbuję się odlogować. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór. Magdalena Deruś, która jest nauczycielką biologii w Międzynarodowej Szkole Padarewskiej w Lublinie. I wiem, że to jest nie tylko szkoła podstawowa, ale również szkoła średnia.
Współpracuję z Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie Szkoła Ucząca się. Witam Cię serdecznie, Magdo. Dobry wieczór. Marzenna Dąbrowska, która nie jeden raz była uczestniczką webinariów Odpornej Szkoły i webinariów nie tylko, nauczycielka matematyki w liceum, egzaminatorka i ekspertka do spraw awansu zawodowego nauczycieli, mentorka w wielu naszych programach i działaniach, trenerka przede wszystkim w Szkole Uczącej się. Witam Cię serdecznie, Marzenno. Witam Ciebie, Kasiu, witam serdecznie Państwa. Macieju, ostatni będą pierwszymi. Maciej Wojdyna, też dobrze Państwu znany, nauczyciel języka polskiego z Liceum i Techniki Warszawskie Szkoły, ale również absolwent studium psychoterapii. Zawsze swoim spokojem tutaj nam się udziela. Maćku, bardzo Cię dzisiaj witam serdecznie i potrzebuję Twojego spokoju, bo jak ja zawsze na początek mówię za szybko, już staram się spowalniać, żeby Państwa spokojnie w ten temat motywacji wprowadzać. Witam Cię, Maćku. Dobry wieczór, Kasiu. Dobry wieczór wszystkim Państwu. To miało mnie uspokoić, tak, Maćku? To wolne wprowadzenie. Szanowni Państwo, krótko bardzo, o czym będziemy dzisiaj mówić, bo motywacja będzie odmieniona przez nas, myślę, przez wszystkie możliwe przypadki. Chyba wyłacza też użyjemy. Będziemy rozmawiać o tym, jakie są trzy psychologiczne potrzeby, które znacząco wpływają na motywację. Czym różni się motywacja od mobilizacji, bo to dwie różne rzeczy. Zaraz Asia Państwu o tym opowie. Jak tworzyć motywujące środowisko w obrębie własnej klasy i szkoły? To jest ramowy plan na dzisiaj. Postaramy się Państwu umilić ten jesienny, listopadowy wieczór. Pytałam Państwa na początku, co Państwa zmotywowało do przyjścia tutaj na to dzisiejsze spotkanie. Nie udało mi się niestety przeczytać tych odpowiedzi. Ja do nich z przyjemnością wrócę na zakończenie spotkania. Dokładam w takim razie kolejne pytanie z tego samego tematu. Co Cię motywuje w ogóle? Motywuje w życiu, motywuje w pracy? To pytanie kieruję również do Was, drodzy prelegenci. Co Cię motywuje? Pracy? Domu? Nie wiem, czy jest ustalona kolejność, ale ja mogę zacząć. Proszę. Tak? To ja tak w ogóle na początek to chciałem bardzo podziękować wszystkim Państwu. Już Kasia się trochę ze mnie śmieje, że mam swój rytuał, ale naprawdę robię to szczerze i zawsze jakoś jest to dla mnie ważne, że w tak ciemną noc taką roczną, jakim jest głęboki listopad, jakoś tutaj wszyscy spotykamy się, żeby wnosić światło w te kwestie motywacji. Nie jest to łatwe. Od rana sobie tak myślałem, jak szczerze mówić, rozmawiać z Państwem o motywacji w dniu, w którym tak ciężko wstać, prawda, i tak ciężko się zmotywować do takich podstawowych rzeczy. Przechodząc, co mnie motywuje. W ostatnim czasie jakoś tak, to jest nowe u mnie zawodowo, ale mnie zaczęły motywować pewnego rodzaju umowy z moimi uczniami. Jakiś rodzaj kontraktów. Ja nie wiem, czy sam siebie bardziej, czy ich, czy nas razem sprawdzam, jak to jest dotrzymywać tych umów, jak przechodzić przez cele. Jakoś tak kiedyś byłem bardziej, motywowało mnie takie spontaniczne obserwowanie drogi, tak jak się idzie do tych celów, a teraz jakoś jestem bardziej w trybie zdobywcy, że coraz bardziej interesuje mnie to, żebyśmy tak się dogadywali ze sobą, tak motywowali, żeby osiągać jakieś cele, się zbliżać do nich. Jakoś tak czuję, że jestem w takim kawałku, więc mnie motywują dobre umowy cywilne z moimi podopiecznymi, moimi uczniami. No ale tak właśnie umowa nie taka, która jest narzucona, ale myślę, że będzie więcej czasu podczas dzisiejszego webinarium, żeby powiedzieć o tym, co może zawierać taki rodzaj kontraktu, taka moja fantazja wokół tego, jak to się umawiać z młodymi ludźmi, żeby to dawało efekty. To może teraz ja powiem, ale na początek powiem, że to jest mój pierwszy raz. Pierwszy raz po drugiej stronie. Zawsze do tej pory byłam z Państwem jako uczestnik, a dzisiaj jestem tutaj, żeby się podzielić tym, co wypracowałam przez kilka lat jako nauczyciel i to w dużej mierze właśnie przez to, że uczestniczyłam w wielu webinariach CEO i współpracowałam z programem Szkoła Ucząca się.
I jeżeli ja myślę o motywacji w moim przypadku, to myślę o motywacji przez słowo progres, bo jeżeli ja widzę, że progresuję i idę do przodu, to mnie to motywuje. Motywuje mnie progres moich uczniów, to, że przybywa im wiedzy, motywuje mnie to, że umiem coraz więcej, więc chcę tego jeszcze więcej. To takie zwykłe i ludzkie i tak to u mnie działa. Bardzo motywująco na mnie również działa środowisko mojej pracy, bo mam przyjemność pracować w takiej szkole, gdzie nawzajem się doceniamy, motywujemy, jesteśmy dla siebie wsparciem, więc odwołuję się do jednych z takich obszarów, o których dzisiaj będziemy mówić, takiej potrzebie przynależności. I to jest takie dwie proste składowe mojej motywacji. To może jeszcze ja, chociaż z uwagą czytałam tutaj Państwa wypowiedzi i to tak, taką ściągę mi przygotowaliście, bo relacje, cele, osiągnięcia to jest coś, co również mnie motywuje. To, co jeszcze miałabym na myśli w tym momencie, to co mi przychodzi najbardziej, to myślę, że informacja zwrotna od moich uczniów. Niezwykle cenna i ja nie mówię tutaj tylko o tym pierwszym elemencie, bo właściwie każdy element mnie motywuje. Niemniej jednak właśnie na pewno docenienie też, to o czym Państwo tutaj pisaliście, ale też ta sprawczość, za którą idzie również współpraca, a ze współpracą nie ma współpracy bez relacji, więc to jest wszystko tak naprawdę dla mnie skorelowane bardzo. Natomiast w ostatnim czasie zastanawiam się, jak ja sama siebie motywuję, bo to też jest dla mnie ważny kawałek mojej pracy. Ja chciałabym dopowiedzieć, że nawet na liście pojawił się pan Maciej, że motywuje. Jak czytałam te nasze wpisy i też jak czytałam państwa wpisy, że jesteście tutaj, bo dopada wypalenie, bo uczniowie coraz mniej są zmotywowani. Ja sobie tak myślę o tym, że dla mnie właśnie często motywacją jest taki powód szukania rozwiązań, pochylania się nad czymś i wymyślania na nowo z taką refleksją, że no coś nie działa, skoro na mnie idzie i że trzeba spróbować inaczej, a nie tak samo, bo skoro tak samo nie zadziałało do tej pory, no to znaczy, że pora na zmianę, więc mnie motywują takie spotkania, motywuje mnie wymiana i motywuje mnie wkład. Lubię, kiedy to, co robię, służy innym ludziom, i kiedy widzę, słyszę od nich i widzę zmianę, więc to są takie czynniki, które mnie motywują. I też chcę za panem Maciejem podziękować bardzo państwu, że jesteście i że też ta motywacja innych jest dla państwa ważna, że jesteście tu po to, żeby zastanowić się i pochylić nad młodymi ludźmi, co możemy zrobić, żeby im się bardziej chciało. Tak jak teraz przyszedł komentarz, każdy uśmiech dziecka, nie? Że to jest bardzo budujące, ta motywacja. Myślę, że wylewamy idealne fundamenty pod naszą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że Państwo już czują się w temacie. Rozpoczynamy w takim razie, otwieramy ten olbrzymi wątek, czym jest motywacja. Zanim będziemy się przyglądać mu z tej perspektywy, którą chcę Państwu dzisiaj zaproponować, pozwolę Asi, zachęcę Asię bardzo do tego, żeby powiedziała, dlaczego motywacja nie jest mobilizacją, a mobilizacja nie jest motywacją? Asiu, jeszcze raz do ciebie w takim razie. Dziękuję. Ja myślę o tym, że to jest bardzo ważne rozróżnienie z takiego w ogóle poziomu operacyjnego rozumienia, co robimy i patrzenia na efekty tego, co my robimy dorośli, co robią dorośli w szkole. I tutaj pozwolę sobie szybko na taką anegdotę. Kiedyś prowadziłam szkolenie właśnie o motywacji dla Rady Pedagogicznej. Był to cykl spotkań i weszłam... Idąc na szkolenie, wchodziłam po schodkach i zobaczyłam taką scenę, kiedy nauczycielka biorąca udział w warsztatach stała pod ścianą. Przy ścianie obok stało dziecko takie dosyć wciśnięte w ścianę i ona kiwała tak paluszkiem nad nim i mówiła, bo ty jesteś leń śmierdzący, tobie się nie chce, możesz więcej. I tak sobie wtedy pomyślałam o tym, czy to rzeczywiście jest o motywacji i czy jakby to, co my robimy, to jest motywowanie. I sobie na takie potrzeby robocze rozdzieliłam dwie rzeczy, które tak naprawdę są czymś, co my możemy rozróżniać w sobie, kiedy jako ludzie przeżywamy dany stan. I dla mnie motywacja to jest taki stan, który jeśli sobie Państwo przypomnicie zmotywowanie u siebie, to on się dla mnie łączy bardzo z tym, że ja chcę coś zrobić, że to jest mój wybór,
że towarzyszą emocji, dobre emocje, przyjemne emocje. Towarzyszy ciekawość, towarzyszy inspiracja, towarzyszy poszukiwanie, towarzyszy dążenie. I jest to dążenie, tak? Czyli ja na mocy tej energii, która w trakcie motywacji we mnie się pojawia, poprzez jej wzrost mam więcej siły do tego, żeby sprostać różnym zadaniom i podejmuję różne zadania i działania. Kontrze do mobilizacji, która dla mnie jest taką działaniem z takiej postawy muszę, bo trzeba, nie wybieram, tylko trzeba, bo mi kazali, albo wiecie, ktoś na przykład mnie, nie wiem, postraszył i właśnie w tej mobilizacji częściej towarzyszą emocje strachu, niechęci, stresu, których my chcemy unikać, a nie wcale dążyć i wcale nie chcemy tych sytuacji w sobie potęgować. I towarzyszy temu wzrost napięcia. I to, co myślę, że tutaj jest najważniejsze w takim rozróżnieniu, że w momencie, kiedy doświadczam motywacji, doświadczam emocji, które mnie rozpierają, które mnie energetyzują, które mnie pchają do tego, żeby zrobić krok do przodu. Kiedy doświadczam mobilizacji, mnie to kurczy, mnie to często zatrzymuje, to mnie czasami mobilizuje, to daje energię, bo dziecko jak na przykład wie, że nie wiem, dostanie jedynkę, jak czegoś nie zrobi, no to ono może w sobie wskrzesać siłę do tego, żeby zrobić różne rzeczy, żeby sprostać, ale będzie to z mobilizacji, a nie z motywacji, a co za tym idzie, będzie to mniej edukacyjne. Bo to, co wiemy dzisiaj o mózgu, to, że on się uczy wtedy, kiedy jest bezpiecznie, kiedy są przyjemne emocje, kiedy się bawi, a nie boi. Więc motywacji też potrzebujemy do tego, żeby się uczyć. Dziękuję Ci, Asiu. Też rozmawiałyśmy o tym wcześniej, jak bardzo mobilizacja jest nietrwała, jakie marne i krótkotrwałe efekty daje. Motywacja to proces długofalowy, dający długie efekty, silne efekty, mocne efekty, próbuję znaleźć lepsze słowo, ale to bardzo o tych Twoich emocjach, że to budzi pozytywne emocje. Myślę, że możemy też sami jako dorośli rozróżniać w sobie tą mobilizację i motywację. Nawet dzisiaj, czy Państwo przyszli bardziej z pobudek mobilizacyjnych czy motywacyjnych? Daję to nam wspólnie do refleksji, żebyśmy wokół tego tematu motywacji dzisiaj krążyli. Otwieramy w takim razie ten worek z motywacją. Definiować motywację można na wiele sposobów. Jak zajrzymy do słownika, to w zależności od tego, czego ta motywacja będzie dotyczyć, może mieć bardzo różne definicje. Ja jedną z definicji, którą bardzo lubię, że to jest po prostu koncentracja uwagi na jakimś konkretnej rzeczy. Motywacja to też jest właśnie o uwadze. Dzisiaj będziemy pokazywać motywację z perspektywy, którą zaproponowała Susan Fowler w niejednej swojej książce. Akurat tą, którą Państwu polecam, to dlaczego motywowanie ludzi nie działa i co działa. W takim razie przyjrzyjmy się tej motywacji, która się składa z trzech elementów. To są potrzeby. Pierwsza z nich to jest potrzeba autonomii. Autonomii, czyli wybór. Uczeń podejmujący świadome decyzje, uczeń mający prawo do wyboru i o tym za chwilę będziemy rozmawiać. Moi goście opowiedzą, jak oni to robią, żeby uczeń miał zaopiekowaną potrzebę autonomii. Potrzeba kompetencji, czyli widoczny proces uczenia się, to, że ja coś potrafię zrobić, że mam jakąś kompetencję zarówno w klasie, na lekcji, przy rozwiązywaniu zadania, jak również poza klasą, może w ogóle poza szkołą, w takich sytuacjach życiowych. Potrzeba kompetencji. I potrzeba przynależności. Przynależności rozumianej jako relacyjność. Potrzeba przynależności do swojej grupy, do klasy, może do szkoły. Wspólnota potrzeb, wspólnota celów i taka przynależność, kiedy my wiemy, że osoby, z którymi jesteśmy w relacji, nie mają żadnych ukrytych motywów, że to jest takie czyste, jesteśmy po prostu razem. Te trzy potrzeby jako oś motywacji, jeśli one są spełnione, to motywacja występuje. I teraz jak do tego dojść, jak tworzyć takie właśnie warunki, żeby ta motywacja była? Ja wyświetlam od razu Państwa komentarze, a Marzenna zaraz opowie, co to jest. Dlaczego one w ogóle są na tym slajdzie? Marzenno, bardzo Cię proszę, opowiedz, co Ty zrobiłaś przed tym webinarium ze swoimi uczniami? Widzicie Państwo, najlepszym źródłem wiedzy są uczniowie. Ja mogę jako nauczyciel, no mam pewne obserwacje, znam swoich uczniów, lubię ich poznawać. Niemniej jednak taka informacja, zadane pytanie,
powoduje to, że zmieniam trochę perspektywę swoją. Niekiedy zmieniam, niekiedy ona mi się potwierdza, niekiedy zmieniam. Więc dla mnie było niesamowicie ciekawe, co w ogóle uczniowie by powiedzieli odnośnie motywacji. Co ich właśnie motywuje? Tutaj Państwo macie wyświetlonych kilka odpowiedzi, kilka cytatów. Natomiast wtedy powiem Państwu, jak wtedy zareagowałam, że dla mnie z tych wszystkich argumentów najbardziej chyba przemówił, ale to była chwila, potrzeba chwili, nauczanie z pasją, zaangażowanie nauczyciela i energia nauczyciela, jak może wpłynąć, bo to mi dało też taką przyczynek do refleksji, jak ja siebie motywuję. Stąd ta moja pierwsza wypowiedź. Próbuję znaleźć mikrofon. Marzenno, czy twoi uczniowie byli zaskoczeni, że pytasz ich o to, co ich motywuje? Kasiu, nie byli zaskoczeni, ale to stąd, że ja dosyć często pytam uczniów, bo to pozwala mi autentycznie dostosować do ich potrzeb, dostosować swój warsztat, nasz warsztat pracy, bo chcę twierdzić, że to jest pewna wspólnota, że tworzymy w klasie pewną wspólnotę, więc to nie było dla mnie zaskoczeniem. Natomiast zadałam też im pytanie, jak oni siebie motywują, bo to jest dla mnie niezwykle ciekawe. Motywacja jako pewna kompetencja, jako pewna umiejętność. I czy nie warto nad tym było się pochylić? Bardzo Ci dziękuję. Zaczynamy w takim razie od potrzeby autonomii. Będziemy rozmawiać o wyborze. Jak to, co to dla Was jest? Jak tą autonomię, tą potrzebę można na lekcji dawać uczniom? Kiedy? I chciałabym, żebyśmy się zastanowili, czy istotne jest tworzenie ram do wyboru, gdzie są te granice autonomii naszego ucznia? Czy to chodzi o taką całkowitą, zupełną wolność w podejmowaniu decyzji? Ja zacznę, bo ja przeszłam drogę od różnych rzeczy, które działały i nie działały, i dzisiaj mogę powiedzieć, że moi uczniowie starszych klas umieją decydować i wybierać, czego chcą się uczyć i jak chcą się uczyć, ale to nie zawsze tak było, ponieważ możemy dać uczniom wybór w kontekście tego, czego się uczą na lekcji, tego, jakie zadania wykonują, może jaką wykonają pracę domową, albo na przykład na kiedy ją oddadzą. Ale to nie jest tak, że można przyjść do klasy, ja zaczynam biologię w klasach piątych i powiedzieć, wybierajcie, ale już. One, dzieci wtedy się gubią. Dlatego wyboru i takiej pracy trzeba też dzieciaki nauczyć najzwyczajniej. I ja to tak stopniuję, że w klasach młodszych dzieci mają wybór pomiędzy czymś a czymś. Wtedy i tak mają takie poczucie sprawczości, bo wybór generalnie generuje poczucie sprawczości. I tak sobie suniemy przez różne wybory, aż do klasy ósmej, kiedy kończę przygodę z nauczaniem biologii w podstawówce. I tam już uczniowie moi potrafią decydować, co robią, jak wykonują. Ale generalnie jest tak, że to też nie wszyscy. No to nie jest tak, że jeżeli damy uczniom wybór, to zaraz wszyscy będą zmotywowani i będą mówić, tak, to ja już będę teraz zawsze pracować. Absolutnie nie. Ale jest to bardzo dobry krok, bardzo łatwy krok do tego, żeby pobudzić uczniów niezmotywowanych do nauki, takich, którym po prostu się na przykład nie chce. I ja to, tak jakby ja przygotowałam sobie takie przykłady dla Państwa, jak ja to robię u siebie na lekcjach, bo ja się lubię posługiwać takim bardzo praktycznym językiem. I jak Państwo widzicie, to są takie, właśnie od tego zaczynamy, a tym, co jest na prawo po slajdzie, to tym kończymy. I na przykład jak w piątej klasie omawiamy komórkę, to dzieci mają do wyboru dwa zadania, które mogą zrobić na lekcji. Generalnie cel zadania jest ten sam, wiedza jest ta sama, tylko wyłącznie jakby skojarzenie i to, co budują w trakcie fazy realizacyjnej lekcji, jest inne, bo raz mogą przedstawić, jedni przedstawiają komórkę jako miasto, a inni wykonują komiks, gdzie na przykład komórki, organela komórkowe coś mogą powiedzieć.
Tak samo w piątej klasie, potem idziemy krok dalej, jak dzieciaki projektują doświadczenie, takie badające kiełkowanie i wzrożyżuchy, to też wybierają swój zestaw doświadczalny. Czyli ja tworzę ramy doświadczenia, ale to, co się w nim zadzieje, jest dzieci. I wtedy oni się czują jak badacze. I dzięki temu są bardziej zaangażowani w pracę i nie marudzą, że muszą zrobić taki duży projekt. Generalnie nie spotkałam się jeszcze z dzieckiem, które nie chciałoby tego robić, bo to jest dla nich bardzo emocjonujące, że mogą wybrać i że w ogóle mogą przeprowadzić jakieś badania. I kończy się to na tym, że w ósmej klasie, tutaj jest taki projekt Wiedza o układzie nerwowym w życiu codziennym, uczniowie wybierają totalnie sami, o czym będzie ich projekt. Ja tylko mówię mniej więcej, ile tego ma być, że cztery obszary wiedzy o układzie nerwowym, a oni sobie wybierają, czy to będzie stres, czy regulacja emocji, czy może nauka, może choroby, które widzą. I to u mnie się sprawdza, bo właśnie mam ósmoklasistów, których prowadziłam od czwartej klasy, od piątej klasy i wiem, że te wszystkie działania po drodze przyniosły efekt. Dziękuję. Magda, ja Ci dziękuję za to, że powiedziałaś o tym, że obserwujemy swój warsztat pracy i przechodzimy od tego, co nam działa, co nam nie działa, do tego, co nam działa. Ja sobie też myślę w tym momencie, że jak patrzę na te klasy, z którymi teraz współpracuję, to mi się zmienia. To jest tak, że też muszę obserwować po to, żeby dostosować, dokonuję pewnych wyborów. I czasami, ale niekiedy jest też tak, że w jednej klasie coś działa, a w drugiej nie. No, zapewne Państwo też macie takie odczucia, a może macie takie odczucia i ja o takich chciałabym powiedzieć. Niemniej jednak, no właśnie dla mnie to, co jest istotne, żeby móc lepiej dostosować, a żeby uczniowie mogli mieć ten wybór, to po prostu ich pytam o to, jak chcecie pracować, w jaki sposób, czy to będzie w parach, czy w grupach, czy chcecie teraz samodzielnej pracy, czy chcecie jeszcze jeden przykład przećwiczyć. To powoduje, że nie tylko odnoszę wrażenie, ale dostaję też taką informację zwrotną, że ta lekcja też należy do nich, że oni podejmują wybory, że mają tę sprawczość, że mogą decydować, współdecydować. To nie jest tak, to co Maciej świetnie to nazwał i Ty, Magdo, również, że to jest tak, że ja oddaję całą przestrzeń i że nie włączam się. Ja również przynależę do tej grupy i wiem, jakie też są cele, ale pozwalam też im na konstruowanie takich, jeżeli nie celu głównego lekcji, to te cele takie podczas na przykład samodzielnej pracy, gdzie mogą dokonywać wyboru zadań. Pracujemy nad pewnymi umiejętnościami, te umiejętności mają określone, wiedzą, jakie zadanie ćwiczy daną umiejętność i jest chwila na pracę samodzielną, gdzie mogą dokonać wyboru, no właśnie, którą umiejętność chcą przećwiczyć, a ja mogę w tym im pomóc, rozmawiając z nimi. Również stosuję to, o czym Magdo mówiłaś także, wybór pracy domowej. I to nie jest tak, że no właśnie, co chcecie, to róbcie albo nie róbcie. Uczniowie, zresztą to jest powiedziane i w badaniach, mamy odniesienie w badaniach, że ta praca domowa na tym etapie jest potrzebna i uczniowie potrzebują przećwiczyć te umiejętności, które były na lekcji, ale to, co mi podkreślali również moi absolwenci, że no właśnie, nie muszą ćwiczyć 10 zadań o tym samym poziomie trudności, tylko dlatego, że taka jest praca domowa, tylko mogą sobie wybrać te umiejętności, które są ich zdaniem jeszcze przez nich nieopanowane, jeszcze powinni poświęcić im czas. Oczywiście są też takie sytuacje, gdzie zachęcam do wykonania jednakowych zadań, tak? Ponieważ będzie to mi potrzebne na następnej lekcji, będę chciała to nadbudować, ale wtedy ja mówię, dlaczego takiego wyboru dokonuję, uzasadniam to. I to, co dla mnie jest jako nauczyciela matematyki, ale myślę, że możliwe też, że innych przedmiotów, to nastawienie uczniów. Nastawienie uczniów do takiego przedmiotu jak matematyka. I tutaj ukłon dla mojej cudownej klasy humanistycznej, z którą współpracuję, to jak ważne jest, że oni muszą dokonać wyboru, czy chcą się rozwijać,
i czy chcą podejmować w ogóle trud i wysiłek, żeby przełamywać swoje bariery. Od 3 lat prowadzimy taki warsztat 6 kluczy do uczenia się matematyki i tam między innymi pokazujemy, nie są to pogadanki, tak jak Asiu mówiłaś o tym, ale są to właśnie konkretne przykłady. Między innymi Maria Marzahani, która w 7 klasie dowiedziała się, że jest kiepska z matematyki. No, jak mogło to spowodować u takiego dziecka w 7 klasie nastawienie do przedmiotu, jakim jest matematyka? Natomiast Marian jest pierwszą kobietą, która zdobyła medal Fieldsa. W szkole średniej zapisała się na rozwiązywanie problemów. Odkryła, udowodniła wiele twierdzeń. Jak ważna jest zmiana również nastawienia. To właśnie jej przykład jest dla mnie niesamowicie ważny, bo dotyczy matematyczki, ale to też pokazuje moim uczniom, jak ważna jest praca nad sobą, ale to oni muszą dokonać wyboru, czy chcą tę pracę podjąć, czy też nie. Dziękuję. Jeszcze ja dorzucę się do tego kawałka autonomii, jak ją budować. Ja myślę, że u mnie ta autonomia wynika trochę ze stylu, w jaki ja prowadzę zajęcia, ponieważ ja tak jestem naprawdę nie bardzo zainteresowany uczeniem. Ja jestem bardziej zainteresowany tym, żeby młodzi ludzie uczyli się. I w zasadzie to bardzo dużo pary idzie u mnie od razu, odkąd grupa trafia do mnie pod moje skrzydła, w tę postawę uczenia się, tak? Czyli ja w zasadzie od razu używam też takich komunikatów, języka takiego, który no, świadczy o tym, że my będziemy w taki sposób funkcjonować, że ja to tam no, będę nawigował i pewnie będę was też uczył, ale bardzo mi zależy na waszej samodzielnej postawie i muszę powiedzieć, że też tak od początku w zasadzie czuję, że każda lekcja jest trochę o rozstawaniu się, że tak naprawdę im mniej ja jestem potrzebny, tym ta autonomia w tym procesie edukacyjnym uczniów na poziomie szkoły średniej jest większa. A takie moje praktyki z codziennych zajęć, to no mogę powiedzieć, że mam pewne triki językowe, które bardzo pobudzają motywację. Na przykład, no nie wiem, czy to już jest czas, żeby wprowadzić do was tę metodę. No i wtedy jak słyszą, że nie wiedzą, czy to już czas, to na pewno to już jest ten czas, albo no w sumie nie uczę was na tyle długo, żeby spróbować tego, ale no i tutaj tak, to są takie energizery podnoszące energię w klasie, jest jakiś rodzaj zaciekawienia. Ja nie mam z tym jako nauczyciel problemu, żeby na przykład dać uczniom wybór w kolejności omawiania różnych motywów. Jeśli omawiam jakieś dzieło literackie, lekturę, to mówię im, że mamy na przykład motyw miasta, warstwy społeczne i no powiedzmy bohaterów 2 konkretnych. I naprawdę nie mam jakoś z tym problemu, że uczniowie sami sobie zadecydują o tej kolejności. Przyznam szczerze, że sam lubię zmieniać sobie tę kolejność. I to jest taka przestrzeń też u mnie negocjacji. Nie zawsze, bo nie zawsze sobie tak wyobrażam, żeby to mogło zajść, ale też zachodzi. Jeśli chodzi o oczekiwania takie moje, jeśli chodzi o pracę na zajęciach, no to zależy mi bardzo, żeby uczniowie pracowali, żeby zostawał ślad po pracy na zajęciach. Natomiast nie mam też w ogóle jakby takich ambicji, żeby narzucić formę. Pytam uczniów, jak uczycie się. Ja na przykład zawsze im mówię, że uczę się przez mapy myśli. Ja jestem jedyną osobą w większości klas, która robi mapy myśli. To znaczy ja na tablicach rysuję mapy, słoneczka, strzałki, krzyżyki, a moi uczniowie na przykład lubią od myślników sobie pracować, czy w tekście ciągłym. I w zasadzie spotykamy się w treści. Formy, no to ja zawsze proszę tylko, żeby to było uczące. Czy to jest dla ciebie uczące? Jeśli tak, to zadecyduj, jaką formę przyjmiesz. Także jeśli chodzi o takie budowanie autonomii, to właśnie przy notatkach, kolejności, te kolejności lekcji. Też jeśli chodzi o wybór, to chciałbym podkreślić i wzmocnić głos i Magdy, i Marzeny, że
to nie może być tak, ja to przerobiłem jako młody nauczyciel, to tak myślałem, że tak, no można, wiecie, no jest łąka i który tam kwiatek będzie, to już tam nie ma takiego znaczenia, przecież przejdziemy przez tę łąkę. No nie, młodzież jednak potrzebuje dorosłych, my jesteśmy fachowcami od stwarzania ram i też tak właśnie moje doświadczenie pokazuje, że od 2 do 3 rzeczy do wyboru to jest coś, co może się zadziać na jednostce lekcyjnej, czyli nie dawać kompletnych wyborów, tylko właśnie jakieś konkretne. Tutaj chciałbym też wspomnieć o uczniach, którzy przyjechali do nas z Ukrainy. Ta kompetencja wyboru jest dosyć trudna. Ja przed naszym webinarium konsultowałem z panią nauczycielką, która uczyła w Ukrainie, teraz jest z nami, konsultowałem, jak wygląda system w ogóle, jak możemy się spotkać, jeśli chodzi o kwestię motywacji, to mamy zupełnie, znaczy my w polskiej szkole, czego przykładem jest dzisiejsze nasze spotkanie, mamy aspiracje do tego, żeby iść w kierunku właśnie metod motywacyjnych, otwierających, pobudzających. Natomiast w wielu ukraińskich szkołach jest taki system, gdzie uczy się bardzo dużo na pamięć, raczej przy tak zwanej silnej ręce nauczyciela. I warto też w kwestiach motywacji rozróżnić to, że często nasze działania inspirujące, motywujące mogą nie być rozumiane, mogą nie być przejrzyste dla naszych uczniów z Ukrainy. Tu warto, ja rekomenduję takie indywidualne rozmowy, nazywanie, tak jaki ma się cel w tych działaniach, tak żeby wytłumaczyć i sprawdzić, czy uczniowie rozumieją i też dawać może takie właśnie konkretniejsze wybory na początku, tak? Ja też na początku rekomenduję na przykład pozwalanie uczenia się czegoś na pamięć, bo to jest bardzo silna kompetencja uczniów i na początku może niech też od tych zasobów ta współpraca będzie szła, to na pewno ta motywacja też i u tych uczniów jakoś powoli będzie wzrastała. Dziękuję. Pozwólcie, że ja jeszcze wejdę w słowo, Maćku. Tak jak mówiłeś o tym, to sobie pomyślałam, bo powiedziałam o początku, czyli pytanie na samym początku o wybór, ale jak bardzo ważne jest też to, o czym powiedziałeś, że jak to im służyło w uczeniu się. Czyli uczenie się czy motywacja, to ty też zdecydujesz, na ile chcesz być zmotywowany. I tutaj też pojawiło się takie pytanie, jeżeli uczniowie nie są czymś zainteresowani, co wtedy zrobić? Ja powiem o sobie, o swoim doświadczeniu, że bardzo wtedy to przejmuję do siebie i zaczynam się niejako bronić jako nauczyciel. Natomiast to, co wiem, że mi pomaga, to odwrócenie tego pytania do uczniów. Do czego ty uważasz, że to może ci się przydać, tak? Albo jeżeli to jest odpowiedź nie, bo często też się spotkamy z tym nie, bo nie, to właśnie, czy to jest już forma obrony, czy tego, że uczeń nie potrafi dokonać wyboru, a może właśnie zaproponować, żeby wybrał z tego, co ciebie jednak najbardziej zainteresowało, co jest twoim zdaniem najbardziej przydatne. To zmienia trochę perspektywę, a nie takie osadzanie się nie, bo nie. Dziękuję. Ja też myślę o tym, że tutaj czytam pytania do konkretnych przedmiotów, czy do konkretnych funkcji, które macie państwo w szkołach. Tutaj mamy 3 przedmioty, tak? 3 nauczyciela i 2 nauczycielki konkretnych przedmiotów i mówimy o takim zastosowaniu tej wiedzy na swoich przedmiotach. I myślę sobie, że takim pierwszym pytaniem, które możemy sobie zadać, to jest pytanie o to, co jest w obszarze autonomii na świetlicy, co jest w obszarze autonomii w doradztwie zawodowym, co jest moim takim obszarem wpływu i co mogą dzieciaki na moich zajęciach w moim obszarze wybierać, bo pewnie takiej złotej recepty na wszystkie te pytania nie znajdziemy wprost. Bardziej chcemy jakby uwrażliwić nas wszystkich na to, że dbałość o potrzebę autonomii buduje motywację. I jak ja mogę o tą potrzebę autonomii u moich dzieciaków dbać z taką uwagą, bo też jak słuchałam was i mówiliście o tym zróżnicowaniu, że w 5 klasie jest inaczej, w 8 inaczej, ucząc dzieciaki, młodzież,
w liceum czy w technikum, no to jest inaczej. I zobaczcie, to potrzeba autonomii też bardzo się rozwija i zmienia w naszym życiu. Zaczynając od takiego wyboru pomiędzy, ja przepraszam, że to przeniosę na język rodziny, czy chcesz zjeść jajecznicę czy parówki na śniadanie, to jest kawałek autonomii dla, nie wiem, czterolatka, ale dla, jakbym zapytała osiemnastolatka o to, czy chcesz zjeść parówki czy jajecznicę, to już jest nieadekwatna autonomia, nie? Że to jest pytanie o to, co zjesz, albo wręcz nawet po prostu robisz sobie sami. To nawet nie jest tematem jakiejś naszej rozmowy i motywowania. Więc ta potrzeba autonomii jest jedną z ważniejszych naszych potrzeb. To myślę sobie o tym, że jeszcze pewnie nie raz do tego nawiążemy. I trochę rozwój nasz przebiega właśnie w zakresie tej potrzeby autonomii. O czym ja mogę decydować? O czym mogą decydować dzieciaki na świetlicy? O czym może decydować dziecko uczące się języka polskiego? I jeśli my pokażemy te ramy, to wtedy tę potrzebę autonomii, o tą potrzebę autonomii dbamy. Jeszcze chcę się odnieść do dzieci z Ukrainy, które mamy w szkołach. Tutaj pojawił się taki przykład. Jedna z pań napisała, że dzieciaki czytają baśnie, bajki i wtedy wzrasta w nich poczucie tego zaangażowania i czyli jakby pewnie za chwilę do tego przejdziemy, do poziomu kompetencji, ale to jest też takie bardzo ważne, żeby obserwować, poddawać refleksji. Tak jak ty, Marzena, powiedziałaś o tym, że sprawdzam, czy to działa. Ja nie mam pewności, nie, że zadziała dane rozwiązanie, że zadziała dane pytanie, ale widzę, czy działa, czy nie działa. No to mogę już wtedy reagować. I to jest moja autonomia jako nauczyciela, że mogę sobie wybierać drogi i sposoby do tego, żeby o tą potrzebę dbać też w sobie. Dziękuję Ci, Asiu, bardzo za podsumowanie tej pierwszej części naszej. A mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Oczywiście, że możesz, zapraszam bo Cię. Po prostu tak pięknie, Maciej, nazwałeś po prostu dla mnie nauczyciela i nauczycielkę, że to jest fachowiec od tworzenia ram. Że to nie jest fachowiec od wsadu w ramę, w sensie nie musimy po prostu wszystkiego w tej ramie poukładać, ale nadać ramę i kształt temu, co tworzymy, jest tym, co możemy robić. Także od dzisiaj będę nazywała nauczycielki i nauczycieli fachowcami od ram. Dzięki. To zaproszę Ciebie, Maćku, jako jest fachowca od ram, do rozmowy o potrzebie kompetencji. Rozmawialiśmy o tym w różnych kontekstach, że widoczność tego, że ja się uczę, że mi przybywa wiedzy i umiejętności, że ja mam kompetencje, żeby rozwiązać zadanie, albo w przypadku dzieci z Ukrainy na przykład przeczytać tekst po polsku. Mówiliśmy o kompetencjach w kontekście, że stawiamy jakieś cele, żeby wiadomo było, że wiedza nam przerasta, ale też mówiliśmy o pożądanych trudnościach, żeby była potrzeba motywacji, żeby była motywacja i potrzeba kompetencji spełniona, to musimy tą poprzeczkę zawiesić na odpowiedniej wysokości. Mamy wspólne doświadczenie jakby to dydaktyczne i też chciałabym, żebyś opowiedział w perspektywie, jak istotna jest praca nad kompetencjami, kiedy mamy uczniów i uczennicy z Ukrainy. Co im dlaczego ta potrzeba jest taka ważna i warto na nią odpowiadać? Mhm. No chciałem tak jakoś metaforę, nie? Że skoro mamy fachowców od ram, tutaj teraz będziemy szczebelki jakieś robić, ale jakiś powstaje mi obraz literacki, no chyba to jeszcze nie jest to, bo jakaś taka rabatka mi powstaje, a może to ma być właśnie rabatka, po której zaraz będą pieły się kwiaty. Ale wracam do kompetencji. No to nie ukrywam, że takim myśleniem nowym o kompetencjach, autorką takiego myślenia jest Kasia Pijanowska, Kasia, nasza prowadząca, bo Kasia na jednym ze szkoleń, w których uczestniczyliśmy razem, powiedziała, nie, no przyuczenie to musi być właśnie jakaś pożądana trudność. I ja sobie wtedy pomyślałem, no tak, że to jest jakiś rodzaj gry i mnie to odpaliło bardzo, proszę Państwa, żeby tak tworzyć zajęcia, no tam, żeby to wszystko płynęło w takim naturalnym rytmie, ale żeby powstał szkopuł. I jakoś tak mój umysł zaczął wokół tego chodzić sobie przy każdej, jak sobie myślę o każdej klasie, o każdej grupie i jakiś rodzaj takiej gry we mnie się, takiej pozytywnej gry wytwarza, żeby ja jakoś im ten dzień umilić w cudzysłowie, żeby to było podnoszący jakiś szkopu to był, ale żeby to nie była właśnie taka poprzeczka, która jest za wysoko i która obniży motywację.
I muszę przyznać, że naprawdę zachęcam Państwa do takiego filozofowania sobie wokół budowania lekcji, bo to jest ten proces, taki ciąg budowania celów, kryteriów jest takim, nie chcę powiedzieć martwym, ale takim ułożonym celem, a takie myślenie o tym, że może być tam taka trudność, która jakoś zaktywizuje uczniów, naprawdę podnosi atrakcyjność dla prowadzącego bardzo, więc zachęcam, ale tu już zejdę sobie na ziemię i powiem o dobrych praktykach, jeśli chodzi o uczenie. Rzeczywiście wyjdę od uczniów, którzy uczą się języka polskiego jako obcego, ale też w toku lekcji. To są uczniowie, którzy potrzebują nazywania kompetencji i potrzebują, myślę, że większość z naszych uczniów potrzebuje indywidualnego podejścia i nazwania tego, albo transformowania jakichś celów. Tutaj też wchodzi mi taki kawałek dopytywania się, pytania o na przykład, czy czytasz, ja się dowiedziałem ostatnio, że moi uczniowie z Ukrainy czytają w dwóch językach lektury, więc teraz jak już to wiem, to podchodzę i pytam, czy czytałaś w dwóch językach? Jeśli tak, no to czy są jakieś różnice? I w ogóle przechodzę trochę zbaczam w cudzysłowie, żeby też włączyć ten kawałek i mówiąc szczerze, jakby na etapie budowania różnych zajęć różnicuje to, natomiast przy formach sprawdzenia bardzo często w ostatnim czasie uczniowie z Ukrainy no wypadają, jakby nie różnicuje tutaj, klasa jest jakby na podobnym poziomie, muszę powiedzieć, że też językowo są to osoby, które dość dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o te różne kompetencje. Tutaj też wydaje mi się, że bardzo istotnym jest szukanie z uczniami wspólnych takiej wspólnej motywacji. Po co mnie to? Ja mam może łatwiej, bo jestem nauczycielem przedmiotu maturalnego, więc łatwo się do tej kolumbryny matury odwoływać, ale to też jest takie hasło, które nie jest rozumiane dla uczniów. Natomiast jak się wchodzi w konkretne kompetencje, się pokazuje, że taka jest, że to może ci posłużyć temu, bardzo zachęcam do takiego dualnego języka korzyści, tak bym to nazwał, czyli język związany z kompetencjami odnośnie, no ja na przykład mogę odnosić się do matury, jaka to jest korzyść, ale też korzyści osobistych. Co w moim życiu taka konkretna umiejętność, którą ćwiczę na danej lekcji, może pobudzić, do czego może się w moim życiu przydać. Także dla mnie to z tego kawałka bardzo ważny jest język taki korzyści, ale też ja jestem taki, że ja muszę wiedzieć po co to robię, więc to samo daję swoim uczniom i też jakby wokół tego bardzo dużo się dzieje u nas, żebyśmy w ogóle wiedzieli i widzieli sens w tym działaniu. Dziękuję. Tak sobie myślę, że ta świadomość uczniów, o której mówiłeś też, dla mnie jest równie ważna, ale tę świadomość uczniów, żeby uczeń był świadomy, to musi dostać, w moim odczuciu, nie wiem, może z polskiego inaczej, ale w moim odczuciu musi też mieć pewną diagnozę, żeby mógł zauważyć ten progres swój. Dlatego staram się też stwarzać takie sytuacje, żeby uczniowie badali swoje umiejętności na pewnych etapach uczenia się. Na ile już opanowali te umiejętności, na ile jeszcze muszą poćwiczyć. Tutaj też to, co jest dla mnie na przykład ważne, to w procesie lekcyjnym, jak to wygląda, czyli takie stop klatki, żeby sami określili, czy już nabyli daną umiejętność, czy jeszcze chcą poćwiczyć, ale też z mojej strony wtedy to wymaga takiego dostosowania się, czyli jeżeli dostaję informację, że jeszcze potrzebują przykładu, to muszą dostać ten przykład, żeby zobaczyli też swoją sprawczość, że to nie jest, jeżeli już się zdecydują komunikować, to ja muszę się do tego i chcę, a właściwie chcę się do tego dostosować.
Też tak sobie myślę, że z drugiej strony mam też wpływ jako nauczyciel na to, czy uczniowie postrzegają w ogóle te swoje kompetencje, chociażby przez sformułowanie celów. Bo na przykład, jeżeli sformułuję ten cel, odkryjesz, co wspólnego ma logarytm z potęgowaniem, a gdybym inaczej powiedziała, nauczysz się definicji, to dla mnie ten cel już niesie, to niesie taki podkład, czy ja wierzę w te kompetencje moich uczniów, czy też ja wolę im to przekazać, bo oni sobie sami tego nie wymyślą, nie są w stanie wymyśleć. W tym wszystkim, żeby zobaczyć ten progres, jeszcze tak wracając, żeby zobaczyć ten progres, to uczniowi jest potrzebna informacja zwrotna. I tutaj ja nie twierdzę, że zawsze się da przy klasach powiedzmy 30-osobowych i o większej liczebności, żeby to była pisemna praca domowa, ale to, co właśnie praktykuję, to tę samodzielną pracę, gdzie ja chodzę i rozmawiam z pojedynczymi uczniami. I zauważam, że na tym poziomie uczniowie częściej zadadzą mi pytania przy ławce niż na forum, a bynajmniej muszą się przyzwyczaić, zwłaszcza w klasach pierwszych do mnie, że mają tę przestrzeń, że mogą się czuć bezpiecznie do tego, żeby przyznali się, że jakieś umiejętności jeszcze nie opanowali. Bo później, jak już współpracujemy dłużej, to też Magda o tym mówiłaś, że inaczej zaczynamy współpracować i pewne metody wypracowujemy sobie przez kolejne lata. Natomiast dla mnie niezwykle też ważna przy tym jest taka samoświadomość ucznia, czyli ta refleksja własna, żeby on potrafił sam też określić, w którym miejscu jest i w ten sposób to jest jego coś własnego, prywatnego, osobistego, to jest jego wybór, to wszystko się wiąże, te kompetencje z wyborami. I na przykład też praktykuję, że jedna z klas po każdej pracy klasowej zapisuje sobie osoby indywidualnie, jak dostają pracę klasową, zapisują sobie, z czego są zadowolone, dwie rzeczy, z których są zadowolone i jedną rzecz, którą chcieliby jeszcze rozwijać albo dlaczego tak się zadziało, że nie opanowali tej umiejętności. I wiecie Państwo, wyobrażacie sobie, jaki byłby odbiór, gdybym ja powiedziała, że no to za mało się uczyłeś, czy za mało poświęciłeś czasu, ale skąd ja mogę wiedzieć, ile ten uczeń, uczennica poświęcił czasu. Natomiast z drugiej strony stwierdzenie, że może za mało czasu poświęcili, że za mało czasu poświęcili, to dla mnie jest też informacja jako dla nauczyciela, że ona wierzy w swoje kompetencje. Jest kwestia jeszcze tego wysiłku. Dziękuję. Marzenno, mówiłaś o tym, że jest informacja zwrotna i że uczniowie mają refleksję nad swoim procesem uczenia się. Ja bym chyba wybuchła, gdybym tego zdania nie powiedziała i to te będzie też połączenie z tym, co za chwilę Magda Państwu opowie, że uczniowie wiedzą, co wiedzą i wiedzą, czego nie wiedzą. Dzięki informacji zwrotnej to bardzo podnosi motywację, bo to jest widoczny proces uczenia się, widoczna kompetencja. Tak, dziękuję. No to ja przejmę głos, bo widzę mój slajd, który sobie przygotowałam, ponieważ mi jest bardzo bliski język przykładów i ja lubię zawsze na przykładach, jeżeli ktoś mnie zaprasza do swojego warsztatu pracy. Ale generalnie jak Maciej mówi, to tak pięknie powiedział, że uczniowie potrzebują nazywania kompetencji. Ja jak uczę w programach międzynarodowych, to jest bardzo, bardzo ważna umiejętność i każde zadanie tak naprawdę, które konstruujemy na lekcji, ma jakąś kompetencję wzmacniać. Takich kompetencji kluczowych mamy kilka: wyszukiwanie informacji, zarządzanie samym sobą, współpraca w grupie, czy takie umiejętności krytycznego myślenia. I ja tutaj przywołałam takich kilka swoich przykładów, które stosuję na lekcjach, które mi fajnie albo rozpoczynają, albo kończą lekcje, albo są takim większym zadaniem. Bardzo dobrze sprawdza mi się ćwiczenia w przywoływaniu, ponieważ one pokazują uczniom, że jednak coś pamiętają bez uczenia się, a zawsze jakiś uczeń coś pamięta, naprawdę, albo coś strzeli nawet i to jest dla niego już informacja, o kurde, jednak pamiętałem. Albo dobrze jest, kiedy uczniowie robią tabelę, co już wiem, a czego chcę się dowiedzieć, bo to też pokazuje przyrost ich wiedzy. I to, czego chcą się dowiedzieć, często prowadzi mnie też przez lekcje, dlatego uczniowie czują coś w rodzaju
autonomii, że to też od nich zależała lekcja. Generalnie, jeżeli mam taką lekcję, to i na biologii często jest masa abstrakcyjnych pojęć, które dla uczniów są trudne. Lubię stosować takie refleksje, które jakby osadzają wiedzę bardzo blisko rzeczywistości. Na przykład, gdzie w życiu możemy zastosować wiedzę z lekcji. I no wiem, często słyszę, no może jak będę lekarzem, ale czasami zdarza się, a potem dużo częściej zdarza się, że uczniowie naprawdę mówią coś głębokiego. Warto robić takie refleksje, które nakierowują, na przykład funkcja czegoś jest jak. I to też jakby osadza wiedzę w rzeczywistości. O odkrywaniu nie będę mówić, bo musiałabym robić lekcję biologii, ale zachęcam wszystkich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, żeby jak najwięcej przed uciekaniem odkrywania i robienie doświadczeń jednak uczniowie się uczyli, bo to z nimi zostaje naprawdę na długo. A tutaj akurat z badania osmozy z miśkami żelkowymi. I pokazywanie zależności to jest bardzo ważny element, wydaje mi się, pracy mojej jako biologa, ponieważ każda wiedza, każdy gatunek gdzieś jest zakotwiczony w środowisku, generalnie coś od niego zależy i dlatego na przykład ja tak dzieciakom kieruję pracę, że nie mają sprawdzianu z ryb, mają wywiad z rybą, gdzie mają pokazać takie zależności człowieka od ryb, dlaczego ryby są ważne. I dzięki temu dzieci się angażują, robią coś ciekawego według nich, niestandardowego. I tych motywacji w miarę wystarcza. I jest tak, że lekcje żyją, a nie jest tak cicho, nikt nic nie chce robić. A jak to wszystko tak zepnę sobie, to otrzymuję całkiem solidną ilość uczniów, którym się chce i wtedy nawet tym, którym się nie chce, to musi im się zasieść, bo w całej reszcie. Dziękuję Ci, Magdo, tutaj o tym, że nie wszystkim się chce, Asiu, to tak Cię zawieszam z tym, z tą potrzebą kompetencji, a jednakże nie wszystkim się chce. Ja nie wiem, czy ja mam na to odpowiedź. I też nie oczekuję, że Ty masz na to odpowiedź, ale może to jest ten wątek na podsumowanie części o potrzebie kompetencji. Tak, ja myślę sobie o tym, że żeby dzieci rozbudowywały kompetencje, to potrzebuje się zadziać coś wcześniej i że ten progres jest możliwy znowu w określonych warunkach. I ja wiem, że to jest takie z poziomu pewnie jakby mojego wątku, czyli psychologii, takie trochę oczywiste, a trochę takie trudne do uchwycenia, bo tak jak tutaj Magda pokazałaś sposób, w jaki to robisz, no to jest takie bardzo łatwe do przełożenia na inne przedmioty, ale chcę powiedzieć o tym, że musimy pamiętać, że dzieci w szkole są po 2 latach nieobecności, że to zrobiło swoje, że dołączyła do tego wojna w Ukrainie i poza tym, że gdzieś ta wojna jest, jak rozmawiam z nastolatkami, to słyszę to w ich opowieściach, to jest w ich tle, że to zajęcie się na poziomie emocji, lęków, różnych obaw, tym, co się dzieje w świecie, bardzo je przejmuje, bardzo je zajmuje. W związku z tym, jeżeli jest tyle zagrożenia, tyle niebezpieczeństwa, tyle niepewności, to tym bardziej my jako fachowcy od tych ram potrzebujemy zadbać o te swoje ramy, żeby przyjść do nich z taką energią, która będzie zarażała. I to, co powiedziałaś Marzena o tym, że nauczyciela pasja i zaangażowanie w lekcje ma moc motywacyjną. Ja bardzo mocno wierzę w to, że motywacją możemy zarażać. Jak mamy ją w sobie, to możemy nią zarażać. To są emocje, które się udzielają. W związku z tym myślę, że za chwilę jeszcze przejdziemy do trzeciej potrzeby, tej potrzeby przynależności, ale to się układa w całą dużą układankę. To nie jest tak, że jedną z tych potrzeb wyjmiemy i możemy obsłużyć całą motywację. Tylko tak jak na pierwszym slajdzie, ta motywacja się pojawia na tym punkcie, tym zbiorze wspólnym tych trzech kompetencji. Tam, gdzie jest autonomia, tam, gdzie jest kompetencja, tam, gdzie jest przynależność. I dopiero wtedy możemy mówić o tym, że budujemy takie środowisko, które jest motywacyjne. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałam jakoś się podzielić, bo czytam dużo, Państwo piszecie o dzieciach z Ukrainy. To ja rozmawiałam z taką nauczycielką, psycholożką, która mieszkała w Kijowie i wybuchła wojna. Ona w ogóle pracowała z nauczycielami. Pracowała w ośrodku akademickim kijowskim i pomagała nauczycielom na terenach, które były objęte wojną.
Już wtedy, kiedy się z nią spotkałam, to było jeszcze przed tą dużą wojną, której wszyscy teraz doświadczamy w świecie i widzimy ją. I zapytałam się, jak ona wspiera ludzi, którzy chodzą do szkoły w rejonie, gdzie regularnie trwa wojna. I ona powiedziała mi wtedy bardzo ważne zdanie, że to, co pomaga ludziom przetrwać trudne momenty, myślę, że to też dotyczy naszych polskich dzieci, które doświadczały na przykład pandemii i tej niepewności, to ona wymieniła, że to, co pomaga, to jest oddech, czyli to, żeby uczyć dzieciaki oddychać, żeby one umiały regulować swoje emocje, jest ruch, więc jak na przykład macie Państwo świetlicę i piszecie o tym, czy dzieci mogą szaleć na świetlicy, że jak nie mają zajęcia, to szaleją, może zajęciem byłoby szaleństwo, może być zajęciem, nie wiem, ja teraz trochę kreatywnie podchodzę do tego, ale to, co jest też takie bardzo mocno profilaktyczne dla traumy, to jest rutyna, czyli to, że dzieciaki mają stałe zadania, stałe zajęcia i jak najwięcej normy w tym zwariowanym świecie, czyli tego, co jest normalne. Normalne jest chodzić do szkoły, nie? Mimo, że one mogą mieć trudno, może im się nie chcieć, mogą wybierać wagary, ale to jest kawałek stabilnego, bezpiecznego, znajomego świata, który będzie budował poczucie bezpieczeństwa. I nawet jeśli oni wagarują dzisiaj z polskich szkół i mówią, że nie chcą tam chodzić, bo czytałam w czacie, że nie chcą chodzić, że mówią, że ukraińska szkoła online bardziej pasuje niż polskie liceum, to może to nie jest najlepszy czas na to, żeby oni rozwijali się swoje kompetencje wiedzy o historii czy o geografii, ale jest to bardzo doskonały czas na to, żeby one czuły się bezpiecznie. I myślę, że tutaj też jest ważny wymiar towarzyszenia tym dzieciakom. I tak sobie myślę o tym, że ta potrzeba kompetencji może być realizowana wtedy, kiedy jest bezpiecznie. Tyle bym chyba chciała, Kasiu, dodać tak z takiego poziomu zebrania. Asiu, bardzo Ci dziękuję, a ja Państwu bardzo dziękuję za wspierające informacje, które Państwo wymienili na czacie. Myślę, że to jest właśnie ta bezpieczna przestrzeń, żeby się tymi pytaniami, ale też dobrymi praktykami wymienia. Maćku, Tobie też dziękuję za te komentarze i za Twoją aktywność. Asiu, Ty już zapowiedziałaś tą trzecią potrzebę przynależności. Ja sobie tak o niej myślałam, czy ona jest najtrudniejsza, czy najłatwiejsza dla nas nauczycieli, dla was nauczycieli, nauczycielek? Czy wspólnota celu, wspólnota bycia razem, podążanie w jakimś jednym kierunku, a może w bardzo różnych kierunkach, jest łatwa w klasie do tworzenia, czy może bardzo trudna? Myślę, że mają Państwo przeróżne doświadczenia. Ja jestem bardzo ciekawa Waszych doświadczeń, jak odpowiadać na tą potrzebę przynależności i relacyjność w klasie. Tak sobie myślę, że nie jest to łatwe, że łatwiej dać wybór zadania pomiędzy, nawet ułożyć w kontekście mojej tych prac domowych, to nawet pozwolić uczniom dokonać wyboru na pracy klasowej, które zadania rozwiążą, niż tę potrzebę takiej to poczucie przynależności, gdzie tutaj to, co powiedziała Asia, uczniowie muszą poczuć się bezpiecznie. Muszą poczuć się bezpiecznie. Z drugiej strony jest to też ta kwestia, że to, co tutaj również czytam na czacie, że nie wszystkich zarazimy swoim przedmiotem. No tak, ale drogi uczniu, ty dokonujesz wyboru, na ile będziesz z tą klasą, będziesz jej też pomagał osiągnąć cele, czy też swoim kolegom, koleżankom, na ile będziesz po prostu przeszkadzał. Więc nazwanie tego, ten język komunikacji, o którym tutaj też mówimy, jest niezwykle, niezwykle ważne. Tak jak przy takiej potrzebie dokonywania wyborów, tak, to ty podejmujesz decyzję, to zadecydujesz, czy się tego nauczysz, czy się tego nie nauczysz. Pokazywanie, że podmiotem jest uczeń, tak tutaj to poczucie przynależności dla mnie jest niezwykle trudne, ale może niezwykle trudne, bo to jest proces. To, o czym też mówiła Magda, przez wszystkie lata my budujemy,
my budujemy tę przynależność do klasy. I jak ja to sobie wyobrażam i jak ja z tym pracuję, na pewno jeszcze wiele rzeczy przede mną do odkrycia, ale na pewno to, o czym wcześniej mówiłam, czyli to słuchanie uczniów, że jeżeli ja pytam uczniów o ich potrzeby, to uczniowie po czym poznają, że ja ich słucham, jeżeli coś z tego zrealizuję. Nie znaczy, że wszystko, bo to ja jako nauczyciel tak też mam wpływ, chcę mieć wpływ na to, co się dzieje, bo ja znam podstawę programową, wiem, jakie kompetencje uczniowie powinni, czy też powinni opanować. Ale tam, gdzie mogę dostosować, to dokonuję tych wyborów, tak żeby oni zobaczyli, że faktycznie wysłuchałam tego, co mieli do powiedzenia, że zorganizowałam tę lekcję tak, jak oni chcieli popracować. Poza tym zaczynam od takich, powiedziałabym, drobnych rzeczy, czyli na przykład praca w parach. Badania pokazują efektywność tej pracy w parach. Przy klasach dużych może trudniejsza się wydawać praca w grupie. Natomiast ta praca w parach jest dosyć łatwa do organizacji, ale to nie znaczy, że ona jest faktycznie na takim poziomie, na którym byśmy chcieli, żeby ona była. Więc jest bardzo ważne, żeby uczniowie zobaczyli tę efektywność tej pracy, żeby zobaczyli, że te umiejętności nabywają, tak? Żeby mogli się sprawdzić, zobaczyć swój progres. To, co jest bardzo ważne, to właśnie takie nawet pozwolenie, danie przestrzeni uczniom, żeby się docenili, podziękowali sobie za tę pracę w parach. To buduje niezwykle ich kompetencje, to buduje też takie zrozumienie, poznawanie wręcz innych osób w tej klasie. Ja nie wiedziałam, że ona ma takie ciekawe myślenie matematyczne. Niedawno usłyszałam. Cóż mogę bardziej efektywnego zrobić dla tego procesu, tego, żeby uczniowie właśnie poczuli, że przynależą do tej klasy. Taka współpraca wydaje mi się, że powoduje to, że uczniowie coraz częściej odważają się rozmawiać, mówić o swoich potrzebach też, czują się po prostu bezpieczni. Szukanie kompromisów jest niezwykle trudne, bo ja sama muszę się też wyrazić na to jako nauczyciel, na coś zgodę. Natomiast dla mnie takim kompromisem, który podjęłam w tym roku, jest to, że po usłyszeniu tego, że uczniowie boją się przychodzić do tablicy, szukaliśmy wspólnie rozwiązań. I jednym z takich rozwiązań, ja nie mówię, że do każdego zadania, że to jest jedyna forma pracy na moich lekcjach, ale na przykład przychodzą w parach. To jest niesamowite doświadczenie, bo ja widzę coś, czego wcześniej nie dostrzegałam, jak oni mogą współpracować razem, jak są wdzięczni, jak spontanicznie dziękują sobie po rozwiązaniu zadania, wracając do ławek. Dziękuję bardzo. Ja chętnie przejmę głos teraz, jeśli chodzi o te kwestie przynależności. Dla mnie, no, ja jestem tak obsadzony po warunkach, jeśli chodzi o ten kawałek, bo ja jestem bardzo relacyjny, nie umiem inaczej. Nawet jakbym chciał, to wiem, że to gdzieś nade mną dominuje, także ja bardzo uczę w relacji. Nauczyłem się ten swój kawałek obsługiwać, czyli po prostu... Ja jak zaczynam współpracę z daną grupą, to mówię im jak mam. To znaczy, że ja będę zwracał uwagę na to, jak jest, że ważne jest dla mnie, żebyśmy wszyscy się rozumieli. Jestem uważny na proces grupowy, obserwuję, w jakim momencie jest grupa. No, gdzieś jest bliskie mi hasło też, że wszyscy jesteśmy wychowawcami bez względu na to, jakiego przedmiotu uczymy i czy ta klasa jest nam przypisana, czy nie. Natomiast no, mnie to tak w cudzysłowie udrażnia bardzo pracę na języku polskim, no, gdzie bardzo potrzebuję kompetencji takich jak właśnie wypowiadanie się na forum, konstruowanie wspólnej jakiejś myśli, praca twórcza, czy też praca w grupach. Bardzo uważnie, Marzeno, ciebie słuchałem przy tym kawałku pracy w grupach. No, u mnie muszę powiedzieć, że niektóre grupy
dają mi informację zwrotną, że wolą same się uczyć, że na przykład poziom jest tak bardzo zróżnicowany między uczniami, że no, było to dla nich na przykład dużo większą trudnością, taką większą trudnością, żeby wypoziomować się w tych zadaniach, niż była to dla nich bardziej uczące doświadczenie, że zadziałała tam taka synergia. No i tutaj poszedłem za tym, po prostu ta grupa w ten sposób woli funkcjonować. Jeśli chodzi o kwestię przynależności, no mnie bardzo jest bliskie do tego, Kasiu, co ty powiedziałaś, czyli wspólnota celów. Naprawdę tutaj bardzo nam to buduje, jeśli jest sens. Często no, my wszyscy jesteśmy, tak jak dzisiaj, bardzo zmęczeni. Dzisiaj myślę, że większość z nas w pracy, w szkole doświadczyła takiego dnia, gdzie uczniowie mieli bardzo niski poziom motywacji i ani od nas, ani od nich to nie było zależne. I wtedy też można się złapać właśnie wspólnoty celów. Można jakoś tak jakby negocjować trochę z rzeczywistością, nazwać to, co się wydarza, zrobić taką stop-klatkę i mówić uczniom, tak, co widzę, jak ja się dzisiaj tutaj mam. Widzę, jak widzę przed sobą zaspanych 25 osób i co ja mam, słuchajcie, z tym zrobić, co wy byście zrobili, jaki wy macie pomysł na ten czas po prostu. Na przykład, no ja tak mogę powiedzieć, no to nie jest tak jeden do jednego, co dzisiaj robiłem w pracy, ale rzeczywiście trochę tak, ja to nazywam negocjacje z rzeczywistością, czyli słuchajcie, no co, czy my jesteśmy w stanie to zrobić, czy to, czy wy w ogóle pójdziecie w jakieś takie działania sami, albo wpuściłem jedną grupę w takie działania indywidualne, tam się nic nie wydarzało dzisiaj. No i pytałem, no potrzebujecie, żeby to zrobić razem? No tak, niech pan to z nami zrobi. Oczywiście nie było z nami, tylko za nas najlepiej, niech pan to zrobi. Ale to też jest jakiś taki ważny kawałek właśnie, żeby wyjść naprzeciwko tych potrzeb, żeby tak usiąść spokojnie, opowiedzieć o tych zadaniach i żeby ta przynależność też wokół tej plastyczności dydaktycznej mogła się odbywać. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na temat uczniów z Ukrainy, jeśli chodzi o kwestię przynależności i języka. Ja mogę podać takie przykłady języka na języku polskim, czyli na przykład nasza historia. Tak, i tutaj nasza historia nie jest historią uczniów z Ukrainy. Żeby zwrócić na to uwagę, na przykład nasz Adam Mickiewicz. To są dwa takie bardzo proste przykłady tego, że tutaj nie ma ani złych intencji, ani nie powoduje to, myślę, bardzo złych konsekwencji. Zachęcam do takiego włączającego myślenia w kwestii języka, właśnie żeby budować przynależność całej grupy i też na przykład jak wprowadzamy nowy temat, czy takie rzeczy, które są oczywiste dla nas w takim w kanonie kultury polskiej, no, wziąć taką nową poprawkę, taką świeżość, wgrać sobie świeżość językową, że może warto wyjść od takich bardziej neutralnych stwierdzeń, że no, Adam Mickiewicz jest pisarzem, i tak dalej, żeby tak nie dzielić na nasz, nie nasz, tylko też sprawdzać sobie te komunikaty w języku, bo one też mogą wpływać na część grupy w kwestii właśnie przynależności. To jeszcze o jedną rzecz. Mam nadzieję, że się nie bardzo rozgadałem, bo nie wiem, tak odpływam troszeczkę, nie. Ale ja chcę powiedzieć, że ja mam taką jeszcze metodę, którą nazywam Starbucks. Bardzo cię proszę, Macieju, jeszcze... Metoda Starbucks pracuje na poziomie autonomii, kompetencji, przynależności, a mianowicie w tle włączam cichą muzykę. Na YouTubie jest taka muzyka do pracy na przykład. W tle włączam, szczególnie jak uczniowie muszą sami na przykład napisać rozprawkę, czy no nie wiem, podsumowujemy jakąś lekturę, jest praca pisemna i właśnie mówię, słuchajcie, teraz możemy naprawdę poczuć się jak w Starbucksie. W tle muzyka, każdy z nas się jest zasłuchany, jakoś tak możemy spokojniej ze sobą po prostu pobyć, nie potrzebujemy do tego takich sytuacji dydaktycznych, tylko bardziej sobie wyobraźmy, że po prostu każdy z nas dzisiaj siedzi w jakiejś kawiarni i po prostu są z nami inne osoby. Mnie to bardzo pomaga. Myślę, że uczniom też. To tak w kwestii domknięcia. Dziękuję.
Jeszcze ja się podzielę, jak wygląda u mnie, jak ja buduję poczucie przynależności uczniów. I tak na samym początku wyhaczyłam jakąś wypowiedź na czacie, że trudno jest na przykład u maturzystów albo u licealistów. I ja mi przychodziłam taki czas, gdzie moje lekcje to zaczęła być w ogóle parodia lekcji, w ogóle jakaś tragedia, ani w jedną, ani w drugą stronę, ja sobie, oni sobie. I stwierdziłam, że na początku to zrobiłam im taką no, standardową, po prostu tam matura, takie sprawy, to i tak nie zrobiło wrażenia. I zaczęłam robić to, co po prostu robię w maluchu, w podstawówce. Losowałam patyczkami, robiłam różne takie zadania, właśnie jakieś, a to zaszyfrowane, skuizowane, jakieś takie różne rzeczy dla mojej grupy rozszerzonej z biologii. I oni się tak fajnie właśnie zaczęli przez te losowane grupy ze sobą więcej rozmawiać, zaczęli ze sobą współpracować kiedy na lekcjach i jakoś odbiliśmy się od dna. Więc bardzo zachęcam do pracy takiej również z licealistami, bo to działa niezależnie od poziomu. U mnie w sali biologicznej wisi plakat, plakat o tkankach roślinnych, gdzie jest napisane 4 rzeczy przez ży z kropką. Jak uczniowie mnie pytają, dlaczego ja tego nie poprawię, to ja im mówię, że pomyłka w procesie uczenia się to jest po prostu nic wielkiego i że każdy ma prawo do błędu i też tak pracujemy, że każdy ma prawo do błędu i nic się nie dzieje, jeżeli go popełnimy. Ale żeby z tym błędem jak najwięcej pracować, to na lekcjach staram się na maksa wykorzystywać czas i dawać dzieciakom dużą ilość informacji zwrotnej. Zarówno na lekcjach to przeważnie takiej mówionej, jeżeli są jakieś projekty, to pisanej, żeby oni mogli widzieć, w czym są dobrzy, a gdzie gdzieś można znaleźć swoje obszary do poprawy. Dzięki temu uczniowie chyba czują się na lekcjach bezpiecznie, są w miarę zintegrowani przez to losowanie i ja tak rozumiem budowanie poczucia przynależności na moich lekcjach. To może jeszcze ja, Magda, bo jak opowiadałaś o tym, przypomniałam się jedna z takich lekcji, którą miałam ostatnio. Ćwiczyliśmy umiejętności i po danej umiejętności pytałam, ile osób w klasie wykonało poprawnie, ale też właśnie zawsze wyjaśniam, czemu to służy. Nie ranking, a to, że czy mam jeszcze jedno zadanie o podobnym stopniu trudności, czy możemy przejść dalej. I to nie mówię, że bardzo pozytywnie, tak, że zaskoczona, bo wiem, jak to działa, ale też nie sądziłam, że powiedzmy na poziomie liceum, że mogę to zastosować. Natomiast niesamowicie to zbudowało atmosferę, taką przynależność, że jak najwięcej osób, oni w międzyczasie, zanim jeszcze zapisałam przykład, jedni drugim wyjaśniali, po to, żeby ten wynik był poprawny, żebyśmy mogli przejść do następnej umiejętności. Dziękuję. Jeszcze o takich rzeczach, które budują przynależność, a które może nie są koniecznie połączone z jakimś przedmiotem, ale w ogóle bardzo fajną definicję więzi, czyli tego, co tworzy przynależność, podawała Brené Brown w swoich pracach. To ona badała, zadając ludziom pytania, co, kiedy czują więź, niezależnie od tego, czy to jest więź bliska, daleka, ale taka właśnie, która daje poczucie przynależności, to ją buduje kilka czynników. Pierwszym jest to, że cię widzę, czyli widzenie, słyszenie, docenienie, wymiana i brak ocen, osądów mnie jako człowieka. Można oceniać moje postępy, można oceniać to, czy się przyrasta mi kompetencja, czy nie, ale nie mnie jako osobę, którą jestem. A druga rzecz, którą myślę sobie o takim jeszcze kawałku związanym z przynależnością, to taką ponadprzedmiotową, to jest na przykład rytuały, które można świętować wspólnie razem z klasą, czyli takie stałe, powtarzalne elementy, które są tylko nasze, to może być język, to może być jakaś historia, która nam się wydarzyła, którą możemy sobie przypominać i opowiadać i mówić sobie, o, doświadczyliśmy tego razem. Ale to też może być na przykład kawałek miejsca w szkole, który jest nasz, za który jesteśmy odpowiedzialni, wobec którego mamy autonomię. Niech to, nie wiem, będzie kawałek ściany, niech to będzie klasa, jeśli macie takie możliwości lokalowe, że dzieci mają swoją klasę. Wspólne świętowania, urodzin, nie wiem, ulubionych sportowców, mecze, nie wiem, to nie musi być takie wpisujące się na przykład w kalendarz tradycyjny,
bo to też jest już takie, powiedziałabym, znane dla dzieciaków. Natomiast coś, co tworzy jakiś unikalny kod danej klasy. I myślę sobie, że to, co jest jeszcze ważne w kontekście też tego, o czym piszecie na czacie, o przemocy, o tym, że dzieci są wobec siebie okrutne i że tej przemocy jest bardzo dużo. Ja wczoraj 2 godziny siedziałam w kawiarni przy jednym z warszawskich najlepszych liceów i przy moim stoliku stał stolik, do którego przysiadły się 3 teamy dzieciaków, które kończyły lekcje. I w każdej tych opowieści były jakieś dramy na Discordzie, były jakieś dramy z nagrywaniem filmików dla siebie nawzajem. Tak sobie pomyślałam, jejku, te dzieci przyszły na kawę po lekcjach, siedziały w trójkę z klasy, czwórkę i opowiadały sobie o tych dramach, które doświadczają od siebie nawzajem w szkole. I jakoś mi się smutno zrobiło, że tego jest aż tyle. I pomyślałam sobie, że ta przynależność i to budowanie tego poczucia przynależności jest jednym z takich bardzo profilaktycznych warunków dotyczących zapobiegania właśnie przemocy. I Brené Brown też mówi w swoich pracach o tym, że mamy 2 drogi na bycie z ludźmi. Możemy przynależeć i możemy się dopasowywać. Przynależność to jest taki moment doświadczenia, w którym ja cała, taka jaka jestem, jestem. Jestem wzięta, jestem przyjęta, jestem zauważona, jestem doceniona jako człowiek. W momencie, kiedy się dostosowuję, to rezygnuję z jakiegoś kawałka siebie, po to, żeby się dopasować do jakiejś kultury, przestrzeni, sposobu bycia. I tak jak Maciej powiedziałaś o tym włączaniu dzieciaków, to się zastanawiam, czy to nie jest jakiś taki krok, który możemy próbować szukać, jak to robić, żeby dzieci w klasie uczyły się siebie nawzajem przyjmować, a nie siebie negować czy sobie dokuczać. To jest duża praca i tylko tutaj bardzo chcę też podziękować Państwu za takie głosy, że z przemocą dzieci sobie same nie poradzą i nasza dorosłych reakcja jest tu potrzebna po to, żeby ich wspierać. Mądra, dobra reakcja, taka też skuteczna, żeby rzeczywiście to środowisko i szkołę tworzyć jako takie miejsce przyjazne dla siebie nawzajem, bo to jest przynależność. Asiu, otworzyłaś kolejne, mam wrażenie, wielkie worki tutaj związane z tym, co w szkole się dzieje i o czym Państwo chcieli dzisiaj na czacie rozmawiać. Ja chciałabym nas zaprosić do podsumowania, bo czas się nam kończy, ale udało nam się pokazać wspólnie, Wam udało się pokazać te 3 potrzeby, które mają olbrzymi wpływ na motywację i też zabezpieczyć ten wątek dzieci, które przybyły do nas z Ukrainy i też ta motywacja ich jest z nią różnie. Często narzekają Państwo, że jest ona niska. Chciałabym, żebyśmy podsumowali nasze spotkanie z takich 2 perspektyw, to znaczy motywację jako umiejętności, którą rozbudzamy w naszych uczniach właśnie pracując w określony sposób, czyli to, co Państwo przed chwilą usłyszeli. Motywacja, która jest możliwa do rozwijania dzięki temu, jaki warsztat pracy mają nauczyciele. Jeśli macie ochotę, zapraszam Was do podsumowania tego, co się dzisiaj wydarzyło. Ja zostawiam nas z tym pięknym slajdem, że motywacja to umiejętność. Asiu, jak możesz jeszcze raz powiedzieć, widzę, słyszę, doceniam, bo jest tylko w opcji do nas, a nie do wszystkich. Ja przekleję, a Ty powiedz głośno. Dobrze, więź to jest taki rodzaj energii, która powstaje między ludźmi, kiedy są widziani, słyszani, doceniani, kiedy mogą brać i dawać bez lęku o to, że zostaną ocenieni. To tak definicja więzi brzmi. Kasiu, czy to zadanie dla nas było? Zadanie dla Was na zdanie podsumowania, z czym Dobrze. Wy tutaj koczycie ten trudny, wyzwaniowy temat, motywacja to umiejętność, która jest w naszych uczniach. Tak, jest. Ja chciałbym się odnieść jeszcze, bo bardzo dzisiaj byłem uważny, oczywiście jako prelegent, ale też odbiorca i dużo czytałem na czacie. Zachęcam Państwa do jeszcze takiej refleksji a propos swoich metod, bo bardzo dużo się tutaj pojawiło. Autonomia, kompetencje i przynależność. Przez takie 3 bramki przeszliśmy i może warto też poszukać u siebie
takich kawałków na koniec jako autorefleksja tego, co można w tych obszarach zrobić. Motywacja jako umiejętność. Mnie przyszła taka gra słowna, motywacja, motyw w akcji, czyli żeby wzbudzić jakąś akcję i mieć ten motyw, to ja to tak, pozwolę sobie taką grą słowną zakończyć. Motyw w akcji, motywacja, motyw w akcji. Bardzo dziękuję za bardzo uczące mnie spotkanie. Ja chciałabym powiedzieć coś, co rezonuje od początku naszego spotkania, że gdzieś przy tych trzech naszych potrzebach mówiliśmy cały czas, też przejawiał się język komunikacji, jak on jest ważny. Asia tutaj na samym początku podała tą anegdotę odnośnie właśnie w kontekście języka. Natomiast ja się zastanawiam, dostając informację, Kasiu, od Ciebie o tym, że będzie takie webinarium, wracałam do domu i usłyszałam rozmowę osoby, no powiedzmy w średnim wieku, do ucznia, ewidentnie do ucznia. Ty jesteś taki zdolny, nie musisz się tego dużo uczyć, dasz sobie radę. I zastanawiałam się, czy to właśnie jest ta motywacja, o której ja bym chciała mówić i jaką bym chciała tak przekazywać i jaką modelować swoim uczniom. Natomiast druga rzecz, to taka refleksja, która też zostaje ze mną, którą przeczytałam i pozwolicie Państwo, że zacytuję, że uczenie liderów motywacji jest trudne, gdyż uważają, że ich praca polega na motywowaniu innych, a nie samych siebie. Chciałabym bardziej przyglądać się swojej motywacji. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze zdanie, jeżeli mówimy o motywacji ku umiejętności, to mówimy o czymś, co można w jakiś sposób wypracować, a to bywa trudne i chciałabym, żeby każdy z nas po prostu się nie poddawał, szukając sposobów do motywowania uczniów. Mi jest bardzo dobrze z tym zdaniem, że motywacja to jest umiejętność naszych uczniów i że my jako dorośli jesteśmy tylko po to, że i to jest zakres naszego działania, że możemy zastanowić się, jak te trzy potrzeby możemy realizować w szkole i na moim przedmiocie. Czyli co w moim przedmiocie jest pod autonomię, jaki jest próg tego oczekiwanego, jak to się nazywało fajnie, pożądanej trudności, jak mogę rozegrać w taki atrakcyjny sposób tą lekcję patyczkami, różnymi pytaniami, różną formą nie aktywowania tych zajęć. I efektem tego, czy dobrze to robimy, to też jest to odpowiedź na pytanie, w jakiej jesteśmy relacji z dzieciakami, to będzie ta świadomość i widzenie tego, czy te dzieciaki są zmotywowane, czy nie, bo to w nich jest ta motywacja. I my możemy tylko stworzyć im środowisko, które je zaprosi do tego, żeby z tej motywacji korzystały. A nie mamy takiego magicznego guziczka, który naciśniemy i powiem, dobra, włączam ci motywację i teraz działamy. Dużo więcej tu jest twórczości, myślę, i kreatywności po naszej stronie. Dziękuję, Asiu. Ja czuję, że to jest dobra kremla na dzisiejsze spotkanie i też czuję, że w listopadowy wieczór możemy spokojnie zakończyć nasze webinarium 2 minuty wcześniej, żeby Państwo mogli spokojnie skorzystać z wieczoru, zjeść kolację i wyjść z taką refleksją jeszcze, co mnie motywuje i jak bardzo mogę pracować nad umiejętnością moich uczniów w zakresie motywacji. Będę trochę teraz jak James Bond, odporna szkoła powróci 14 grudnia, czyli widzimy się, Szanowni Państwo, jeszcze raz w tym roku szkolnym. 14 grudnia będziemy rozmawiać o ocenianiu, czyli kontynuując wątki wyzwaniowe, wcale niełatwe, ale mam nadzieję, że bardzo ciekawe. Zapraszam Państwa serdecznie do śledzenia naszych mediów społecznościowych i strony co.org.pl i żeby Państwo przyszli, posłuchali, podzielili się swoimi doświadczeniami w temacie oceniania 14 grudnia. Webinarium, które właśnie się w tym momencie kończy, będzie dostępne do obejrzenia, myślę, że najpóźniej w poniedziałek w bibliotece CEO, biblioteka.co.org.pl. Otrzymają oczywiście Państwo ode mnie maila z informacją, że nagranie jest dostępne. Jest ono również teraz dostępne na Facebooku, jak tylko skończymy to spotkanie, ale wiem, że nie wszyscy Państwo tam bywają i chcą oglądać. Dziękuję szanowni prelegencie i prelegentki za obecność, za podzielenie się swoim doświadczeniem i mam takie
poczucie. Ja się zmotywowałam, żeby myśleć o swojej motywacji i myśleć, czy ja kształtuję motywacyjne środowisko, nie w klasie w moim przypadku, ale motywacyjne środowisko na przykład dla moich dzieci i co ja do nich mówię, jak przychodzą z piątką ze szkoły. Czy jesteś taki zdolny i ci się udało, czy może jednak coś innego. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy wieczór, Państwo za bardzo liczne uczestnictwo. Jestem pełna podziwu, że są Państwo tak zmotywowani, by przychodzić na webinaria Odpornej Szkoły w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. Dziękujemy. Dziękuję. Dobranoc.